Herman Witsius, Ekonomia Przymierzy, Księga 4, rozdział 15, tom 2, strony 413-421. O korzyściach Nowego Testamentu. Możemy uznać pośród korzyści Nowego Testamentu przywrócenie Izraelitów, którzy byli wcześniej odrzuceni, i sprowadzenie ich z powrotem do wspólnoty z Bogiem w Chrystusie. Paweł odsłonił tę tajemnicę poganom, Rzymian 11:25-27. Nie chciałbym, bracia, abyście pozostali w niewiedzy tej tajemnicy, abyście nie byli mądrzy we własnych zarozumiałościach, że ślepota przyszła na część Izraela, aż poganie w pełni wejdą. I tak cały Izrael zostanie zbawiony. Jak napisano, z Syjonu wyjdzie Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, bo takie jest moje przymierze z nimi, kiedy zgładzę ich grzechy. W tym miejscu zauważymy, po pierwsze, że apostoł wyjaśnia tutaj pewną tajemnicę, to znaczy rzecz sekretną, nieznaną przez nic poza objawieniem i którą zauważyło niewielu i która dzieje się ponad tym, czego spodziewa się osąd i rozum. W istocie, cała metoda i sposób tego wykonania leży w wielkiej mierze w ukryciu. Zobacz 1 Koryntian 2:7, 15:51 i Efezjan 3:3. Po drugie, że jest w interesie pogan, by byli zapoznani z tą tajemnicą, by uchronić ich przed myśleniem o sobie samych zbyt wysoko, a nisko wobec Izraelitów. Mamy zatem pilnie i uważnie zbadać temat tego, co przepowiedzieli prorocy odnośnie tej sprawy. Po trzecie, apostoł mówi tutaj o ludu Izraela, nie w przenośni, a tak jak mówi, którzy byli w tym czasie ślepi, nieczuli, głupi i zatwardziali, o których mówi werset 7, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Izajasz wielce przepowiedział ten Boży sąd przeciw Izraelowi. Izajasza 6:9-10 porównany z dziejami 28:26 i Izajasza 29:10-11. Do tego także wydaje się być stosowalne ten wicher pański, ten gniew i nieustający wicher, który będzie utrzymał się na głowie niegodziwców. Z Jeremiasza 30:23. W skrócie, jest to opłakany stan zaślepionego narodu żydowskiego, który powstał w czasach apostołów i trwa do dziś. Po czwarte, to zaślepienie stało się części Izraela. Całość narodu, od jego pierwszego powstania, po nawet koniec świata, jest uznawana jako jedna całość. Pewna część z tego to ci, którzy albo żyli, albo żyją teraz, albo będą żyć w przyszłości w dniach oburzenia i gniewu Bożego. Ślepota ogarnęła tylko tę część. Po piąte, to zaślepienie nie będzie trwać w nich dłużej niż do czasu wejścia w pełni pogan. To znaczy, aż Ewangelia będzie głoszona pośród wszystkich narodów świata. Co, istotnie, zaczęto robić od apostołów i ich współpracowników, lecz nie mogło być dokonane perfekcyjnie ani ze względu na wielkość świata, ani przez krótkotrwałość ludzkiego życia. I podobnie też dlatego, że wiele narodów, tak jak wszyscy Amerykanie, byli w tym czasie nieznani. To wciąż zatem pozostaje do wykonania pomyślnie. Bóg, w jego godnej podziwu opatrzności, toruje drogę dla jego świata. Oferta łaski została wpierw złożona Izraelitom. Gdy ją odrzucili, została posłana do pogan. Ale gdy wejdzie ich pełnia, ona znowu zostanie dana Izraelitom. Aby ostatni był pierwszym, a pierwszy ostatnim. Łukasza 13:30. Zobacz Łukasza 21:24. Po szóste, kiedy wejdzie pełnia pogan, cały Izrael zostanie zbawiony. To znaczy, jak zaobserwowali dobrze nasi holenderscy komentatorzy, nie kilku, lecz bardzo wielka liczba. I nawet cały naród żydowski w pełnym ciele. Peter Martyr rozsądnie wyjaśnił pełnię pogan i pełnię ciała Izraela w następujących słowach. Ale musimy zrozumieć ograniczoną pełnię oraz ustalony i określony zbiór, który jest nazywany przez to pełnią, ponieważ będzie dokładną i bardzo wielką liczbą wierzących. Tak, że Kościół będzie własnością publiczną i będzie cieszył się wielkim szacunkiem wśród pogan. Tak samo jak cały Izrael zostanie wzięty z wielkiej liczby Żydów, pośród których Chrystus będzie publicznie uznany, a nie, że pewnie zarówno pogan, jak i Żydów nie będą zgubieni. Komentarz Rzymian 11:26, strona 360. Izrael nie znaczy duchowy Izrael. Z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, wynika, że odstąpili od znaczenia apostolskiego ci, którzy przez cały Izrael rozumieją mistyczny Izrael lub lud Boga składający się z zarówno Żydów i pogan bez uznania nawrócenia całości żydowskiego narodu do Chrystusa w sensie, który właśnie wspomnieliśmy. Potwierdzeniem tego są jednak następujące argumenty. Po pierwsze, apostoł mówi o Izraelu, któremu przypisuje swój rodowód. Werset pierwszy, których nazywa jego ciałem, czyli jego krewniaków. Werset 14 i naturalnymi gałęziami. Werset 21, które nieustannie odróżnia od pogan, którym świadczy ślepotę, która przyszła. To wszystko stosuje się do właściwie nazwanego Izraela. Po drugie, wykłada przed nami tajemnicę. Ale nie było żadną tajemnicą to, że bardzo niewielu Żydów zostało nawróconych do Chrystusa z poganami, gdyż codziennie mamy tego przypadki. Po trzecie, przypomina on poganom, by nie wywyższali się ani nie pogardzali Żydami. Z tego argumentu, że jak oni sami zostali wzięci do ludu Bożego, tak samo w podobny sposób Żydzi, we właściwym czasie, zostaną wzięci ponownie. Ale jeżeli apostoł miał na myśli, że ciało żydowskiego narodu będzie trwać w ich zatwardzeniu i że tylko kilku z nich będzie zbawione, z tych, którzy dołączyli do pogan, tworząc mistyczny Izrael, to całość tej rozprawy byłaby bardziej dostosowana do pochwały pogan, bardziej od Izraelitów i do zachęcenia, zamiast tłumienia dumy pogan. Po czwarte,
Tak samo jak upadek i umniejszenie Izraela, werset 12, i ich odrzucenie, werset 15, musi być zrozumiany, podobnie musi być przyjęcie i ich zbawienie, gdyż zasada sprawiedliwego przeciwieństwa musi być zachowana. Ale upadek, umniejszenie i odrzucenie Izraela ma być zrozumiane jako ogólnie do żydowskiego narodu. Zatem przyjęcie i zbawienie Izraela ma być rozumiane w podobny sposób. To proroctwo nie zostało wypełnione w pierwszym wieku. Jest z tego jasne, że Hugo Grotius nie jest poważny, gdy mówi zatwierdzająco, że to proroctwo zostało wypełnione w czasie, gdy bożki i wojskowe chorągwie Rzymian były widziane w świątyni, ponieważ wtedy wielu, którzy przyjęli chrześcijaństwo, wraz z tymi, którzy byli chrześcijanami wcześniej, zostało uwolnionych z nieszczęść. Do czego zostały dodane nawrócenia wielu Żydów po zniszczeniu miasta i świątyni, ponieważ teraz prawda proroctwa Chrystusa ukazała się w znacznie jaśniejszym świetle, a jarzmo osobistej niewoli złamało opór wielu, jako że Tytus i Wespazjan nie stawiali żadnych przeszkód. Dowodząc tego cytował fragment z Justyna sprzeciwko Tryfonowi, ale takie absurdalne wyobrażenia są przeciwne światłu całej historii, gdyż w czasie oblężenia cały naród żydowski, który w całości był pogrążony w winie, w ich sumieniu i w perfidii, cierpiał sprawiedliwą karę za ich grzechy, co jest bardzo dalekie od tego zbawienia, o którym zapewnił nas tu Paweł. Jeżeli ktokolwiek dołączył do chrześcijan w tym czasie, ich liczba była tak znikoma w porównaniu z resztą, że jest niedorzeczne, by nadawać im imię całego Izraela. Justyn nie mówi nic, poza tym, że niektórzy z nich, będąc codziennie pouczani w imieniu Chrystusa, opuściło drogę błędu, co całkowicie różni się od całego Izraela. Możemy dodać, że według fantazji Grotiusza czasy odrzucenia i ich przyjęcia są ze sobą całkowicie pomieszane, gdyż nigdy bowiem nie było tak wyraźnie widocznego odłamania i odcięcia naturalnej gałęzi, zgodnie z proroctwem Chrzciciela, Mateusza 3:10, niż w momencie, w którym Grotius wyobraża sobie, że zostali wszczepieni. Z Syjonu wyjdzie Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Werset 26. W sumie, prorocze świadectwo, na które powołuje się apostoł z Izajasza 59:20, potwierdza nasze wyjaśnienie, gdzie hebrajskie słowa właściwie oddają: Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, lub według Septuaginty, ze względu na Syjon i do tych, którzy odwracają się od odstępstwa w Jakubie. Paweł, zasadniczo podążający za Septuagintą, oddał słowa nieco inaczej, ale w tym samym celu i znaczeniu. Zauważ pierwsze, że tutaj apostoł bardzo sprawiedliwie wyjaśnia Syjon i Jakuba z Żydów, gdyż oni są naturalnymi synami Jakuba, rdzennymi, obywatelami Syjonu. Inni są tylko naturalizowani, dlatego też to imię przede wszystkim i samo w sobie jest zgodne z nimi. I dalej mówi także o tych, z którymi zawarte było przymierze. Jak napisano w tekście, werset 21, takie jest moje przymierze z nimi, ale ten testament i przymierze należy do Izraela, do których należą przymierza i obietnice. Rzymian 9:4. Zobacz Kapłańską 26:44-45. Co więcej, Syjon i Jakub cechują nie niewielu z Izraela, ale całe ciało w tym pojęciu, jak w rodzaju 49:7, bo do Syjonu miały prawo wszystkie pokolenia. Psalm 122:4. Po drugie, Goel jest obiecany Syjonowi, to jest odkupicielowi krewnych, który może sprawiedliwie powiedzieć: ci są moi i to na mocy pokrewieństwa, bo ja jestem najbliższym krewnym wszystkich narodów. Na podstawie tego, że ma z nimi tę samą ludzką relację, którą przyjął, jednakże on jest głównym i przede wszystkim Goel Izraela, ponieważ z nich są ojcowie, z których Chrystus wyszedł co do ciała. Rzymian 9:5. I być może dlatego powiedział apostoł: Odkupiciel przyjdzie z Syjonu, bo co do związku, który jest wyrażony w terminie Goel, nie można wyrazić greckim ryomenos. W ten sposób chciał nadrobić niedoskonałość języka greckiego, dając do zrozumienia, że Odkupiciel ma przebyć do Syjonu, a jednocześnie w odniesieniu do swojej ludzkiej natury wyjść z Syjonu. Nadejście Wybawiciela zakłada także taki czas, w którym inni panowie poza Jehową mieli panować nad Syjonem. Izajasza 26:13. Spod których nielegalnego panowania miał wyciągniętym ramieniem wyzwolić swój lud. Po trzecie, dziełem tego Odkupiciela będzie odwrócenie nieprawości od Jakuba. W języku hebrajskim brzmi to: przyjdzie do tych, którzy powracają z odstępstwa. Znaczenie jest takie same. On udzieli jego łaski i zbawienia tym, którzy przez prawdziwą wiarę i upamiętanie powrócą do Boga. I jako że nie mogą dać tego upamiętania samym sobie, Odkupiciel ich nim obdarzy. Zobacz Dzieje Apostolskie 5:31. Nie tylko Grecy tak oddali słowa proroka, ale także Chaldeusz, i by zwrócić zbuntowanych z domu Jakuba do prawa. I w tym celu jest to, co następuje w Izajasza 59:21 odnośnie dania Ducha Bożego w Izraelu, wkładania w ich usta Jego słowa. Sumą wszystkiego jest to, że przez skuteczność Odkupiciela Żydzi w odpowiednim czasie zostaną nawróceni z ich buntu i występków. Po czwarte, jako że jeszcze nie spełniło się to w odniesieniu do całego ciała Izraelitów, a jednak Pismo musi się wypełnić, apostoł słusznie wnioskuje, że w czasach ostatnich zostanie to perfekcyjnie wypełnione, gdyż fundamentem tego jest Boże przymierze z Izraelem, a to jest mocne przymierze, stabilne, niezmienne i niezawieszone pod żadnym mglistym warunkiem. Gdyż jaki warunek można przyznać temu przymierzu, które przyznaje Izraelowi zarówno odpuszczenie grzechów i upamiętanie? To niemożliwe, ale każda rzecz stanie się według obietnicy i proroctwa. A to jest moje przymierze z nimi, mówi Bóg. Ale odnośnie tego przymierza mówi w następujący sposób. Izajasza 54:10. Bo góry ustąpią i pagórki się zachwieją, lecz moja dobroć nie odejdzie od ciebie, ani moje przymierze pokoju nie zostanie zniesione, mówi Pan, który się nad tobą lituje.
I znowu Jeremiasza 33, 25-26. Tak mówi Jehowa, jeśli moje przymierze nie będzie z dniem i nocą, i jeśli nie ustanowiłem praw nieba i ziemi, odrzucę potomstwo Jakuba i Dawida, mojego sługę. Dodaj Psalm 105, 8, 9 i powtórzonego prawa 4, 31. To wszystko jest adresowane do całości ciała narodu. To wszystko musi koniecznie wypełnić się w wyznaczonym czasie. Po piąte, ale ponieważ pewni przypuszczalnie mogą myśleć, że te okropne przestępstwa, których był winny Izrael, mogą powstrzymać błogosławieństwo Boże od tego, by do nich przyszło, apostoł Paweł daje świadectwo, gdzie Bóg obiecuje usunąć ich grzechy, co nie może być bez upamiętania i wiary w Mesjasza i wspólnoty Jego łaski. Prawda istotnie, że nie ma tych słów w Izajasza 54, ale są w Izajasza 27:9, gdzie w wersji greckiej występują te oto słowa. Nie jest niezwykłe u apostoła, że zbiera kilka świadectw w jedno, by wyjaśnić słowa jednego fragmentu przez inny. Istotnie ta obserwacja była wielkiej ważności, gdyż jeżeli cokolwiek wydawałoby się stać na drodze do przywrócenia Żydów, to była to ich skrajna bezbożność. Dlatego są tu często obietnice odnośnie odpokutowania ich zbrodni, które popełnili, jak w powtórzonego prawa 32:43, Jeremiasza 33:8 i Jeremiasza 50:20. Pytanie. Pewnie mogą powiedzieć, czy nie ma jaśniejszego wyrażenia dowodu tej kwestii u proroków? Dlaczego więc apostoł rzuca się na te, których siła przekonania nie jest tak silna na pierwszy rzut oka? Odpowiadam, że są takie, które obecnie przedstawimy, ale tutaj jaśnieje najwyższa i najgodniejsza podziwu mądrość Ducha Świętego. Częściowo dlatego, że wybierając je, skłonił nas do rozważenia całych proroctw, które jako takie wykazują nam w takiej naturze, by dać nam pełne przekonanie w tej sprawie. Częściowo dlatego, że opierając się na mniej oczywistych proroctwach, może zmusić nas do uznania tych, które są bardziej jasne i wyraziste. Gdyż kto weźmie na siebie nadania znaczenia tak oczywistym świadectwom, gdzie samo brzmienie tych słów prowadzi do tego sensu? Gdy zauważa się, że Paweł czerpie swoje racje z powodów, które wydawały się znacznie bardziej odległe od celu. Dodatkowe proroctwa o przyszłym zbawieniu Izraela. Jeśli ktoś pragnie jaśniejszych świadectw, zaoferujemy następne do jego rozważenia. Z Mojżesza, Kapłańska 26:41-45, powtórzonego prawa 4:30-31, powtórzonego prawa 31:6 i powtórzonego prawa 32:43. Z psalmów, psalm 102, 14:18 i psalm 85:9-10. Z Izajasza, Izajasza 11:11-12, Izajasza 19:24-25, Izajasza 49:14 i tym podobne. Cały Izajasza 62. Z Jeremiasza, Jeremiasza 3:18 i tym podobne. Jeremiasza 31:1 i z wersetu 31 do końca. Jeremiasza 32:37 i tym podobne. Jeremiasza 33:24-26. Z Ezechiela, Ezechiela 36:24 do końca. Ezechiela 37 w całości, szczególnie z wersetu 15. Ezechiela 39:25 do końca. Dodaj Ozeasza 3:5. Wszystkie te obietnice są bardziej zbyt wyniosłe na to, by przypisywać im czas, w których już rzekomo zostały wypełnione. Z Nowego Testamentu dodaj Mateusza 23:29, Łukasza 21:24, 2 Koryntian 3:16. Czytelnik może zobaczyć to, co powiedzieliśmy w konkretnej księdze odnośnie 10 plemion Izraela, od rozdziału 9 do końca, gdzie znajdzie ostrożnie większość z tych proroctw jeszcze obszerniej wyjaśnionych. Inauguracja milenium. Wreszcie, z tym przywróceniem Izraela będą połączone bogactwa całego Kościoła i życie zmartwych. Rzymian 11:12. A jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich uszczuplenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. I werset 15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powrotem do życia zmartwych? Apostoł daje do zrozumienia, że o wiele większe i rozleglejsze korzyści odniesie chrześcijański Kościół od pełni przywrócenia Żydów, niż poganie mieli od ich upadku i umniejszenia. Wielki, powiem, intensywny co do stopnia i większy co do zakresu. Co do intensywności czy stopnia, przypuszcza się, że w czasie nawrócenia Żydów świat pogan będzie niczym martwa osoba, w prawie taki sposób, w jaki Chrystus opisuje Kościół w Sardes. Objawienie 3:1-2. To znaczy, że zarówno światło i zbawienna wiedza, jak i żarliwa pobożność i żywa i energiczna prostota starożytnego chrześcijaństwa z biegiem lat ulegnie znacznemu osłabieniu. Wiele narodów, które uprzednio przyjęły Ewangelię z wielką gorliwością, a które później zostały niemal wytępione przez truciznę mahometanizmu, papizmu, libertynizmu i ateizmu, uwiarygodniłyby to proroctwo. Ale w czasie tego przywrócenia Żydów, ci powstaną nagle, jakby niczym z grobu. Nowe światło na nich zajaśnieje, nowy zapał zostanie wzbudzony. Życie Chrystusa ponownie zostanie ukazane w tym mistycznym ciele, o wiele żywiej, być może i bardziej energicznie niż kiedykolwiek. Wtedy, bez wątpienia, wiele proroctw Pisma po ich spełnieniu zostanie lepiej zrozumianych. I tak jak teraz wydają się być mrocznymi zagadkami, okażą się wówczas zawierać najdobitniejszy opis faktów. Wiele świec złączonych razem daje większe światło. Nowy ogień położony blisko drugiego daje większe ciepło. I tak będzie ze wstąpieniem Żydów do kościoła pogan.